Witajcie. Dziś w odcinku przedstawimy Wam sporo tajemniczych nagrań, które być może ukazują paranormalne rzeczy. Będą niezwykłe nagrania z nawiedzonych miejsc, ale pojawi się też tajemnicze nagranie związane z królową Elżbietą. Czy podczas ostatniego pożegnania królowej ma miejsce nadprzyrodzone zjawisko?
Królowa Elżbieta odeszła całkiem niedawno. Informacja o jej odejściu z tego świata spotkała się z ogromnym smutkiem wielu ludzi. Oczywiście, choć wiadomo, że królowa była już w podeszłym wieku i jej odejścia można się było spodziewać, a jednak i tak wielu osobom ciężko się pogodzić z jej stratą. Tym bardziej, że kobieta była kojarzona jako osoba skromna, spokojna i według wspomnień wielu osób do końca pozostała osobą miłą i dobrą. Czy jednak koniec życia królowej Elżbiety związany był z nadprzyrodzonym zjawiskiem? Zagadkowy klip, który został nagrany podczas transmisji z pogrzebu królowej Elżbiety II, wywołał ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Nagranie szybko stało się tematem mrocznych teorii, ze względu na niepokojący charakter słów, które słychać na nagraniu, upiorny głos i fakt, że został szybko ucięty. Niektórzy ludzie w internecie zaczęli nawet twierdzić, że głos, o którym mowa, to duch księżnej Diany. Oczywiście nie możemy poprzeć żadnych z tych mrocznych teorii, bo nie wiadomo, co za tym wszystkim stoi. Być może to jakiś błąd ze strony realizatorów dźwięku. Kto wie, ale nagranie naprawdę potrafi wywołać gęsią skórkę. Nostradamus przewidział śmierć królowej Elżbiety. Teraz czeka nas coś strasznego. Link do nagrania na ten temat w opisie.